Cześć, witajcie w kolejnym sposób na. Kiedy nagrywaliśmy ostatnią sekundę dla kwiatów, na którą zapraszam już od poniedziałku, Daro zauroczył się pewną rośliną, a mianowicie tym oto kalanchoe. I tak właśnie, to jest kalanchoe. Wiem, że wygląda troszeczkę inaczej niż to, do którego jesteście przyzwyczajeni, ale właśnie kalanchoe jest. Postanowiłem w związku z powyższym w dzisiejszym sposób na przygotować dla niego ogródek z roślinami wymagającymi małej ilości podlewania w szkle, a jednocześnie pokazać Wam, jak taki właśnie ogród łatwo przygotować. Aby to zrobić, będziemy potrzebowali szkło. Ja wybrałem sobie taki fajny, duży wazon. Tutaj roślinki będę miał w środku. Oraz taki kielich. Tutaj roślinki będą się przewieszały. Oczywiście rośliny. Ja użyję kalanchoe, rojnika, krasuli Harmon Ingreen, kolejnego grubosza, Clitcolea grandis, roślina, której kwiaty osiągają nawet 8 cm średnicy, Senecio pendulus, możecie znaleźć też w kwieciarniach pod nazwą Kleinia pendula, oraz Euphorbia erginosa. Euphorbia to roślina, którą zapewne znacie też z ogrodów, ale jest bardzo dużo odmian wilczomlecza i ten nie ma polskiej nazwy. No dobra, to do dzieła. Aha, cóż jeszcze będziemy potrzebowali? Ziemi do kaktusów, piasku, kamieni do ozdoby. Teraz możemy przystępować do dzieła. I jak? Trudne? Oczywiście nie. Jak widzicie, użyłem sobie dodatkowo piasku, żeby w moim szkle coś dodatkowo się działo. Tutaj jakieś linie się pojawiły. Natomiast jak pielęgnować tego typu ogródek? Przede wszystkim pamiętamy o tym, że rośliny, które do niego użyliśmy, wymagają bardzo mało podlewania. Więc podlewamy nie częściej niż co 5 tygodni. Podlewamy bardzo delikatnie. W przypadku roślin kaktusowych należy pamiętać, że nie możemy pozostawić zbyt dużej wilgoci na zewnątrz, ponieważ zaczną nam po prostu zagniwać. Dlatego podlewamy, ja Wam powiem, ja osobiście strzykawka, tak? Siups, siups, siups do każdego systemu korzeniowego. Dzięki temu nie wytworzy mi się w tym szkle tutaj taki mikroklimat, one nie zaczną wilgotnieć. Taki mikroklimat dobry byłby, gdybyśmy w tym szkle nasadzili sobie paprocie. Wtedy jak najbardziej zraszacz i jak się pozbyć tego kurzu, który powstał przy wsypywaniu piasku? Można było troszeczkę delikatniej nasypać tego piasku, na przykład ręką. Ja wsypałem sobie go trochę szybciej, żeby też tutaj nie tracić czasu. Natomiast ten kurz po jakimś czasie opadnie. On specjalnie roślinom kaktusowym nie przeszkadza. Tutaj już jest łatwiej z podlewaniem. Tak, bierzemy konaweczkę, cyk, 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 podlewamy. Kalanchoe potrzebuje tak samo mało wody jak rośliny kaktusowe, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby nie podlewać zbyt często. Chwila, moment i taki prosty do it yourself dla Was. Zobaczcie, to się jak najbardziej nadaje na prezent. To się nadaje, żeby stało sobie w jakimś reprezentacyjnym miejscu w domu. Pamiętamy o tym, że te rośliny potrzebują jasno. Także nie stawiamy tego w ciemnej łazience, ponieważ wygląda ładnie. No nie ma szans, żeby się utrzymało. Potrzebują jasno. Natomiast nie stawiamy tego w bezpośrednim słońcu. Słońce zacznie nam tutaj wpadać, nagrzewać i może nam te roślinki popalić. Także to są
rzeczy, które wiedzieć trzeba. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy sposób na. Mam nadzieję, że w ciągu kilku dni pojawią się u nas w komentarzach zdjęcia waszych szklanych ogrodów kaktusowych, jakichkolwiek, ale takich wykonanych samodzielnie. A teraz rozwiązanie konkursu Skokę Damą. Oczywiście zaskoczyliście mnie bardzo pozytywnie. Ilość wierszyków, rymowanek jest naprawdę imponująca. W ogóle same rymowanki są bardzo ciekawe. Natomiast musiałem wybrać. Na początku myślałem, że to będzie tylko ten mały ciemiernik do rozdania, ale powiedziałem wam, jeżeli mnie sympatycznie i pozytywnie zaskoczycie, podzielę się większą ilością moich kokedam. Kokedamę z ciemiernikiem, tę dużą, dostaje pan Artur SCH. Na Facebooku pan Artur napisał bardzo ciekawą rymowankę. Następnie kokedamę ze skimią dostaje pani Patrycja Tomaszewska. A pierwotnie pierwszą nagrodę dostaje pan Oniku Awe Kafe, który napisał pierwszą z wszystkich rymowanek na YouTubie. Także gratuluję zwycięzcom. Proszę oczywiście jak zwykle o kontakt w celu wysłania nagrody. Nie zapomnijcie nas subskrybować, obserwować na Facebooku, na Instagramie oraz tutaj. I zapraszam na kolejny sposób na, a w poniedziałek na sekundę dla kwiatów.